Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do was z kalendarzem adwentowym marki Bell. Wygląda on w ten sposób, jest bardzo śliczny, w takich malutkich kartonikach, więc bez zbędnego gadania przejdźmy do oglądania. A więc kalendarz wygląda tak. Kupiłam go również nie na stronie producenta, tylko na Vinted od pani za 100 zł. Na stronie na przykład kosmetyki z Ameryki był on za 169 zł. Wstawię wam linka na dole w opisie. A teraz pozwólcie, że zaczniemy otwierać. Zacznijmy od tej pięknej kokardy. Rozwiążę ją. I wygląda to w ten sposób. Pozwólcie, że ściągnę folię i do was wracam. A więc zmieniłam kadr troszeczkę, ponieważ pudełeczka są bardzo luźne i jak będą stały, to mogą zacząć nam wypadać, a nie chcemy tego. Kalendarz jest bardzo przejrzysty, bardzo ładny, bardzo mi się podoba opcja pudełeczek. Można je wykorzystać w przyszłym roku na kalendarz dla kogoś albo w jakiś inny sposób. A teraz zacznijmy. Jedyneczka jest tutaj. I jeszcze chciałabym wam powiedzieć, żebyście nie zapomnieli o moim Instagramie, na którym testuję wszystkie rzeczy, i o zostawieniu łapkę w górę i subskrypcji na moim kanale, żeby nic was nie ominęło. A więc w jedyneczce mamy Melting Moisture Lipstick. Jest to hipoalergiczna, nawilżająca pomadka do ust w takim delikatnym kolorze. Spoko, lecimy dalej. Dwójkę mamy tutaj. Dwójeczka dosyć ciężka, a w dwójce mamy róż do policzków. W limitowanej edycji Peachy Kiss. Troszkę mocny, jak dla mnie. W takich brzoskwiniowych tonach. Taki mini ten róż, ale ładny. Podoba mi się. Teraz lecimy z trójeczką. Trójeczka jest tu. Tak jak mówię, bardzo widoczny jest ten kalendarz. Łatwo się znajduje ta okienka. Przy niektórych kalendarzach bardzo długo szukałam. Duże okienko, mała zawartość. W okienku mamy Longwear Lip Pencil, czyli kredeczkę brązową. Myślę, że gdyby ten kalendarz kosztował te 169 zł, to pewnie by się nie opłacało. Ale skoro kosztował mnie stówkę, to jak najbardziej. Czwóreczka jest tutaj. Taka trójkątna. A w czwóreczce mamy Eyeshadow Set. Potrójne cienie do powiek. Fajnie, na pewno spróbuję wykorzystać. Ja cały czas używam Benefitu, jeśli chodzi o... A, do powiek, Boże, ja myślałam, że do brwi. Dobra, cienie do powiek. Jeśli chodzi o cienie do powiek, to brązowe kolory jak najbardziej. Myślę, że każdej kobiecie takie kolorki się podobają. Dobra, to była czwórka. Lecimy z piątką. Piątkę mamy tutaj. A w piąteczce znalazłam Anti-Smog Primer, czyli antysmogową bazę pod makijaż. Fajnie, na pewno wypróbuję. Mamy tutaj fajny rysuneczek. Niektórzy może wiedzą, co jest na rysuneczku. Teraz szóstka. Szóstkę mamy tu. Szóstka też bardzo lekka. Kolejna kredka. Longwear A Pencil, czyli kredka do oczu. Wydaje mi się, że ten kolor to jest taki nie do końca czarny, bardziej szary grafitowy. Teraz lecimy z siódemeczką. Coś dzisiaj lampami wariuję. Mam nadzieję, że nie będzie tego widać na filmie, bo widzę, jak tak się trzęsie, ale no niestety złośliwość rzeczy martwych, nic nie mogę z tym zrobić. W siódemeczce mamy małą gąbeczkę Beauty Blender. Jest naprawdę tak mięciutka, szkoda, że nie można tego oddać tej miękkości przez film. Przepraszam, jeśli mówię trochę przez nos, ale jestem chyba podziębiona. Ósemka jest tu. W ósemce mamy Matte Liquid Lipstick. Kolejną pomadkę, tym razem jest to matowa pomadka w płynie w takim odcieniu brudnego, ciemnego różu, może troszkę wpadająca w czerwień ta róż. No spoko, myślę, że dużo kobietom się spodoba. Dziewiąteczka. O, i dziewiątka jest ciężka. No i jest ciężka dlatego, bo mamy lakier do paznokci czerwony, taka krwista czerwień.
No ja nie używam lakierów do paznokci, jak już to robię żele, akryle, hybrydy, cokolwiek, tylko nie lakier do paznokci, ale na pewno ten lakier znajdzie się w rozdaniu, który już niebawem, bo jest nas coraz więcej, a jeśli chcecie mi pomóc, żeby było nas jeszcze więcej, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, a jeśli podobają wam się kalendarze adwentowe, które otwieram, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Była to dziewiątka, jedziemy z dziesiątką. Dziesiątkę mam tu. W dziesiątce mamy kolejny produkt z tej serii chyba antymogowej, ponieważ mamy ten sam ładny listek. Jest to Nude and Moist Makeup, czyli hipoalergiczny fluid nawilżający odżywcy. Jest to w takiej formie jak korektor, więc puszczam, że to bardziej taki korektor niż fluid. Miałam nałożyć to na całą twarz, to bym zużyła chyba tą tubkę. To była dziesiątka, teraz jedziemy. Jedenastka jest tutaj. A w jedenastce kolejna kredka do ust Long Wear Lip Pencil w kolorze podobnym jak ta matowa pomadka, taki brudny róż wpadający w czerwień. A nawet powiedziałabym, że bliżej brązu. Dobra, to była jedenastka, teraz dwunasteczka. I w dwunastce mamy korektor, rozświetlający korektor pod oczy. No dobra, tamto był fluid, było takiej samej wielkości jak teraz mamy korektor. Czy kolor będzie mi odpowiadał? To się okaże, jak go użyję. Trzynasteczka. W trzynasteczce kolejna kredka do oczu, tym razem czarna. Czternastka jest tutaj. W czternastce mamy Amazing Lash Mascara, czyli tusz do rzęs i jest napisane efekt teatralnych rzęs. Na pewno kiedyś się o tym przekonam. Piętnastka, a w piętnastce mamy baza wygładzająca, wyrównująca kolory skóry. 10 gram, Just Free Skin, spoko. Jeśli chodzi o bazę, no to szukam, testuję, bo benefit nie ma jak na razie dla mnie bazy, która by mogła ich zastąpić, więc dobrze coś przetestować. 16, bardzo, bardzo leciutka. O nie, o nie. No, God, please, no! 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 Pierwszy bubel. Jedna czarna gumka sprężynka. Te gumki mnie po prostu prześladują. Prześladują mnie te gumki, a ich nie lubię. I co zrobić z taką jedną czarną gumką? Może wy wiecie. Teraz 17. Coraz mniej okienek. Niestety. Wszystko dobre. Szybko się kończy. I mam kolejną kredkę. Jest to kredka do brwi w kolorze 02. No myślę, że kolor mógłby być dobry. Może troszkę bardziej ten brąz taki mi pod szary podchodzi? No zobaczymy. Jeszcze nad tym się zastanowimy. Teraz 18. I kolejny bubel. Kolejny bubel, przynajmniej zapakowany w folikę. Mini pilniczek. No tak, no dużo jest tutaj tych kredek, pomadek i innych rzeczy, więc no musieli czymś zapchać dziurę. Ale żeby ten pilniczek chociaż był wielkości tego okienka, no. No nie. 19. W 19. Kolejny jak dla mnie bubel. Puszek do pudru. Puszek do pudru powinien być w pudrze, a nie osobno. Zresztą teraz tylko się robi pędzlami albo beauty blenderem, więc nie wiem, kto używa takiego. Jeszcze jednego, żeby to chociaż był zestaw trzech. No nie, dwa buble pod rząd. Jak tak można? 20. 20 ciężkie, więc lakier. Ale przynajmniej w bardzo ładnym kolorze, takim brudny pastelowy róż. Ten kolor akurat mi się podoba, bo czerwony to wiadomo, nie dla wszystkich, nie na wszystkie okazje. 21. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli wam się podoba ten kalendarz. 21. Mamy hipoalergiczny puder matujący i jest, powiem wam, w takim aha, dobra, tutaj jest napisane natural bridge, no ale dla mnie chyba będzie zbyt wpadający w pomarańcz. Nigdy sama bym nie wybrała trójki, jeśli chodzi o jakikolwiek puder, zawsze wybieram najjaśniejsze. Więc przypuszczam, że on też poleci na rozdanie dla was, które będzie oczywiście, jak zdobędziemy troszkę większą ilość obserwujących, chociaż już coraz jest nas więcej. Więc bardzo mnie to cieszy i motywuje mnie do dalszego nagrywania.
22, też ciężkie. I w 22 mamy pędzel. Pędzel taki wyciągany w opakowaniu, takim metalowym. Jest dość przyjemny. Pamiętam, jak byłam mała, to zawsze dodawali do gazet czy gdzieś takie pędzle. Czy będę go używać? Pewnie tak, jak wszystkich pędzli, ale no te metalowe opakowanie dla mnie akurat jest takie... Wolę zwykły trzonek, o tak powiem. 23. I zostało nam tylko 24 już. 23 mamy... No teraz to normalnie nie wiem, co to jest. 23 mamy pastylkę w mini, mini, mini pastyleczkę. Jedną w takim wielkim okienku. Jedną pastyleczkę. Boże, ja nie wiem, to wygląda jak tabletka. Ale przypuszczam, że może to jest taki ręczniczek, który wpływem wody robi się większy. Ale taki mały. Dobra, mamy 24. 24 mamy... Puder brązujący, jest to medium brąz, jest bardzo ciemny, nie wiem, chyba będzie za ciemny jak dla mnie, sama nie wiem, wydaje mi się, że będzie za ciemny. Więc czy jestem zadowolona z tego kalendarza? No fajne rzeczy były, za stówkę myślę, że się opłacało, ale jeśli miałabym go kupić za 169 zł, to wtedy bym była bardzo zła. Za stówkę okej, tylko nie wiem cały czas, co to jest ta pastylka. Nie mam pojęcia, bo tutaj z tyłu nie ma wyjaśnienia. Co to jest ta pastylka? Nie mam pojęcia, co to jest ta pastylka. A więc dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w góry i zapraszam Was na poprzednie filmy, jeśli jeszcze nie widzieliście. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!